Byli Państwo wczoraj na sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach? Tak, żeby właśnie zgłosić swoje pretensje o to, że bez powiadomienia nas jako firmy, czekając od 2 lat na wizję lokalną, która miała się odbyć w 2020 roku na początku, ale z powodów pandemicznych została odwołana. Znaczy zostaliśmy poryfani oczywiście przez Zarząd Dróg Powiatowych, że wizja będzie, tak? Za tydzień przyszło drugie pismo, że wizja zostaje odwołana, to tak? Było w 2020 roku, tak. No i czekamy do dzisiaj na wizję w miarę, no jak to się mówi, no odlekając to w czasie, wiadomo, tak? Po 3 latach zamiast wizji lokalnej po prostu wjeżdżają maszyny i zaczynają robić ścieżkę rowerową. Nas tutaj bardzo wymuszają to, czy my jesteśmy przeciwko ścieżkom rowerowym, którą się teraz właśnie buduje, czy przeciwko postawieniu znaku, bo to o to apelowaliśmy 3 lata temu, tak? Tylko że ta ścieżka rowerowa, znaczy budowa tej ścieżki rowerowej powoduje to, że nasze obawy o postawienie tego znaku są większe niż mniejsze niż przed budową tej ścieżki, tak? Bo tutaj Zarząd Dróg Powiatowych informuje na swoim piśmie, jakie to wielkie zagrożenia ta droga stwarzała już przedtem, czyli w 2019 roku, tak? No to ja się pytam, czy budowa tej ścieżki rowerowej zmniejszy te zagrożenia, czy je powiększy? Bo ja uważam, że powiększy. Obawiam się najbardziej tego, że życie pokaże, że oni tam ten znak postawią. Mówimy o znaku zakazu. Zakazu zatrzymania się postoju, bo no, niby w planach budowy tej ścieżki rowerowej tego nie ma, tak? Oczywiście, okej, bo sprawdzaliśmy te plany, jest okej. Tylko jeżeli za pół roku będą jakieś tam, nie wiem, skargi mieszkańców, czy kogokolwiek, innego kierowców, czy kogokolwiek, tak? No to może tak się stać, że ten znak postawią, no to co wtedy z nami? Nawet dzisiaj, jak ktoś nie ma gdzie postawić samochodu, po prostu odjeżdża. Po prostu odjeżdża. Ja to widzę. Na przykład, wie Państwo, ja nawet nie trąbię, gdy mi ktoś stanie w wjeździe, bo to jest mój klient, tak? Ja czekam, spokojnie czekam, aż wyjedzie i wjeżdżam i do widzenia, tak? Z szacunku dla mojego klienta. No ale jak będzie zakaz zatrzymania się postoju, no to nie wiem, co będzie dalej.